czwartek, 18 sierpnia. Witam Was bardzo serdecznie Słowem Bożym z Psalmu 37. Pan miłuje prawo i z Ewangelii Łukasza z 20 rozdziału. Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. I fragment tekstu Liturgii Jednoty Braterskiej z Herrnhut. Skłoń serca i działania osób odpowiedzialnych w parlamentach i rządach, w przemyśle i mediach, w nauce i edukacji ku temu, aby z powagą i cierpliwością rozpowszechniali oni sprawiedliwość, dążyli do pokoju i zachowywali stworzenie. Wzmocnij i nas, abyśmy brali na siebie odpowiedzialność w Twoim świecie. Drodzy, wszyscy doskonale wiemy, że Bóg jest Bogiem porządku. I na kartach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu znajdujemy Boże prawo. Inaczej mówiąc, znajdujemy zakon. A więc wszystkie Boże przykazania, wszystkie Boże prawa, które regulują nasze życie, regulują nasz świat, regulują to, co znajdujemy na tej naszej duchowej płaszczyźnie życia. I to prawo jest nieodłączną częścią Bożego Słowa i razem z Ewangelią stanowią pełnię, stanowią całość. Nie ma prawa bez Ewangelii, tak samo jak i Ewangelii bez prawa. Bóg jest tym, który, tak jak powiedziałem, miłuje porządek, miłuje prawo i to swoje prawo, te swoje reguły daje nam, ludziom, byśmy według nich żyli, a dzięki temu, by nasz świat był światem poukładanym, światem, który funkcjonuje właściwie i bez zarzutu. Jeśli jest inaczej, no to właśnie dlatego, że jako istoty grzeszne i niedoskonałe nie potrafimy w pełni tego prawa wypełnić. Ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że my jako chrześcijanie nie żyjemy tylko i wyłącznie na tej naszej płaszczyźnie duchowej. Żyjemy także w świecie, zgodnie z tym, co chociażby nasz reformator Marcin Luther opisał w swojej zasadzie o dwóch regimentach, o dwóch rzeczywistościach, w której jako ludzie się znajdujemy, w tej sferze duchowej i sferze ziemskiej. I to dzisiejsze słowo, które otrzymujemy, odnosi się właśnie także do tej naszej ziemskiej sfery. Mówi o tym bardzo wyraźnie, by oddawać cesarzowi to, co cesarskie. A więc byśmy nie mieli takiego przekonania, że będąc chrześcijanami możemy w jakiś sposób odciąć się od naszej rzeczywistości, od naszego świata, możemy się od niego wyalienować, udając, że żyjemy tylko i wyłącznie w sferze duchowej. To jest niemożliwe, a nawet tak naprawdę i niewskazane. Świat, który nas otacza, jest częścią naszego życia, a my jesteśmy za ten świat odpowiedzialni. Mamy na siebie brać właśnie tą odpowiedzialność, ten świat kształtować, budować, tworzyć, wprowadzać w niego wszystko to, co jest dobre, właściwe i miłe Panu Bogu. Stąd też jak najbardziej chrześcijańską rzeczą jest to, by angażować się w to, co dzieje się na świecie, by brać na siebie tą odpowiedzialność. Z drugiej strony możemy też zadać sobie pytanie, czy jako chrześcijanie tu i teraz jesteśmy tymi, którzy w pełni wypełniają i realizują wszystkie obowiązki, jakie są na nas nałożone właśnie z racji tego, że żyjemy w konkretnym miejscu, konkretnym państwie i konkretnym czasie. Doskonale wiemy, że szczególnie w naszym społeczeństwie do dzisiaj, nie wiedzieć czemu, często ceni się takie postawy, takie zachowania, które zmierzają do tego, by uniknąć na przykład przestrzegania jakichś przepisów, uniknąć jakichś podatków, opłat czy innych zasad, które państwo wprowadza. Często takich ludzi uważa się za sprytnych, za zaradnych, a takie zachowania są powodem do dumy, do tego, by przed innymi właśnie nimi się chlubić. A tak naprawdę przecież to wszystko jest niczym innym jak cwaniactwem czy też oszustwem, a na pewno nie jest powodem do dumy i chwały, bo to wszystko sprawia, że oszukujemy sami siebie, oszukujemy naszą społeczność,
oszukujemy państwo, które razem tworzymy, w którym razem chcemy mieszkać i które także dzięki naszemu zaangażowaniu, naszemu poświęceniu i naszemu oddaniu ma być jak najlepsze, jak najprzyjaźniejsze także dla nas i dla naszych najbliższych. Może więc ten dzisiejszy dzień będzie dobrą okazją do tego, byśmy właśnie jako chrześcijanie, którzy tak chlubią się tą odpowiedzialnością, zastanowili się, jaka jest moja odpowiedzialność i jakie jest moje podejście do tego, gdzie mieszkam, do miejsca, w którym mieszkam, do mojej ojczyzny, do mojej społeczności, której jestem częścią. Czy mogę powiedzieć, że jestem uczciwy i zawsze wywiązuję się z tego, co zostało mi powierzone? Czy dokładam tą swoją cegiełkę do budowania naszego ogólnego ładu, porządku i dobrobytu? Bo to jest także naszym zadaniem jako chrześcijan. Znajdźmy dzisiaj chwilkę, by nad tymi pytaniami się zastanowić. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.